Hej, cześć, dzień dobry, witam się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie w nowym filmie. Dawno mnie nie było na wizji, czas się uaktywnić. Jak wiecie, miałam rehabilitację. Skończyłam we wtorek, dzisiaj mamy czwartek. Jeszcze taka jestem, wiecie, ledwo żywa. Powiem Wam, że podczas ogólnie rehabilitacji to ten organizm taki się robi bardzo śpiący, taki rozleniwiony. Naprawdę nie miałam, słuchajcie, siły, nie miałam się jak ogarnąć ze sobą. Tym bardziej, że wiecie, raz, że umykało z dnia 3 godziny, więc brakowało później wszystkie jeszcze obowiązki, tak jak zawsze. No i po prostu czasami już nie dawałam rady z tym wszystkim. Ale już zakończyłam, mam nadzieję, że będzie lepiej, że mi to wystarczy, wiecie, to co się tam wyrehabilitowałam, że wystarczy mi to na kolejny rok, żeby tak właśnie ominąć sobie ból, bo ja głównie mam na kręgosłup, chociaż teraz jeszcze po skręceniu kostki miałam taki delikatny jeszcze zabieg na właśnie na kostkę. Tam ogólnie, wiecie, jest tak fajnie, że można powiedzieć, co mam właśnie w danym momencie, dolega, czy właśnie miałam też na kolano, miałam na kręgosłup lędźwiowy, na kręgosłup piersiowy, kiedyś miałam też na bark, więc w zależności od tego, co Was tam trapi, jest wizyta u lekarza i tam po prostu możecie porozmawiać z osobą, która Wam właśnie fajnie te zabiegi doradzi. Także no ja już po, teraz ogólnie jeszcze się przeziębiłam, nie wiem, gdzie już na tą rehabilitację chodziłam, przeziębiłam się, tam też w ogóle wiecie co, bardzo przeciągi są, ale znowuż bardzo tam wietrzą, tam w ogóle jest jakoś duszno bardzo też w tych pomieszczeniach, jakby nie wietrzyli to no by było ciężko, także no chyba się tam przeziębiłam, nie wiem, bo w trakcie rehabilitacji, chyba że po prostu, wiecie, zmiany tych temperatur były takie, wiecie, wahania, bo teraz wrzesień jeździłam, więc rano wiadomo chłodniej, później gorąco i takie te zmiany, właśnie taka przejścióweczka, więc może coś tam źle podziałało. Także, kochani, powiem Wam tak. Wybiłam się trochę z rytmu, bo mi telefon dzwoni. Słuchajcie, chciałam Wam dzisiaj pokazać, co zakupiłam ostatnio w Pepco. Najpierw Wam może pokażę to, co dzisiaj byłam. Byłam też nagrać dla Was właśnie film. To będzie chyba wcześniej ten filmik. Wzięłam sobie, wiecie co, bo się okazało, wczoraj dzieci robiły pizzę. Ciasto w Thermomixie, przepyszne. Pizza była z pieczarką, z szynką, z kukurydzą. Chyba dobrze, chyba tyle. Przepyszna. Także zjedliśmy na kolację wczoraj. A tutaj właśnie okazało się wczoraj, że nie miałam papieru pod blaszkę. I będąc w Pepco stwierdziłam, że kupię. To jest papier, słuchajcie, już tutaj według tego, że jest nie w płatach, tylko w arkuszach. O, w arkuszach i cena jest 5 zł. Tutaj 16 tych arkuszy, 38 na 42, więc sobie to wzięłam, bo po prostu mi brakło, a mówię, później gdzieś tam, wiecie, będę latała, zapomnę. Wzięłam sobie też fajne dzisiaj podkładki, zobaczcie, ale wzięłam z myślą o przyczepie, zobaczcie, dwie takie bardzo ładne podkładki i wiecie co, na stół do przyczepy sobie rzucę. No, myślę, że takie fajne. Mogłyby być ewentualnie ciutek ciemniejsze, ale zobaczymy. Nie chcę też tak robić, żeby tam było ciemno, więc takie jasne na razie, na pierwszy raz. Zobaczymy. Tutaj mamy cenę, tutaj dwie sztuki w zestawie. Tutaj macie FI38, średnicę tych podkładek, jak kosztują 12 zł. Także jeszcze takie podkładki do tego. I kochani, skusiłam się na te szklaneczki dzisiaj. Od wczoraj jest ta promocja, od czwartku. Na szklaneczki tutaj są dwie sztuki 340 ml. One są z łóżkami. I to są te z tym podwójnym dnem. Przynajmniej tak mi się wydaje. Chyba, że no tak wygląda na obrazku. Jakby był właśnie z podwójnym. Zaraz chciałabym sobie wyciągnąć jedną i pokazać Wam, bo powiem Wam, że w tym pudełeczku to tak za bardzo tego nie widać. Nawet w sklepie, ale mówię, w sklepie nie będę, bo mi jeszcze gdzieś coś
wyleci. Pokażę Wam tutaj, sama sobie też chętnie obejrzę. O, bardzo fajne. Powiem Wam, że ja mam podobne te szklanki, tylko bez uszek. Kiedyś kupiłam. Lubię sobie w nich pić na przykład właśnie kawkę. Także teraz z uszkiem, bo z uszkiem jeszcze nie mam. Ogólnie to powiem Wam, że takie, jakbyście chcieli kupić Pepco te z uszkami, tak pojedyncze, to 15 zł kosztują. A tutaj fajnie, bo dwie sztuki są za 20 zł, także myślę, że fajnie. Ja lubię ogólnie pić też w przezroczystych szklankach, właśnie na przykład kawkę, wtedy widzę, wiecie, latte, te warstwy, bardzo lubię. Sprawdzę jeszcze sobie od razu drugą, naprawdę fajne, zobaczymy, jak się będą sprawdzały. Także zakupiłam dwie takie na kawusie, na herbatkę. Już wiecie, za chwilę odpalamy sezon jesienny, odpalamy świeczki dosłownie. I co? I herbatkę jesienną będziemy robić, także myślę, że w takich szklaneczkach będzie super wyglądała, z cytrynką, z pomarańczą, z goździkami, chociaż powiem Wam, że ja już sezon na herbatkę jesienną otwarłam ze względu na to moje przeziębienie, które mnie dopadło. Mam nadzieję, że mi się tu żaden guziczek nie otwiera. Kochani, ja jeszcze dzisiaj wpadłam, piję jeszcze herbatkę. Dopijam sobie, bo przyjechałam na drugie śniadanie, zjadłam drugie śniadanko, teraz właśnie wypiłam kawusię, latte i teraz piję herbatkę. I tak sobie pomyślałam, że właśnie nagram dla Was haul, póki jeszcze mamy widno tutaj. I tak, czy ja jeszcze coś mam? A nie, jeszcze kochani, wyszłam do Rossmana, kupiłam saszetki Kici, bo akurat byłam przy Kauflandzie, tam jest i Pepco, i właśnie Rossmann, także weszłam i do Rossmana, i do Rossmana po saszetki dla Kici. I przy okazji, wiecie co, kupiłam taką pastę do zębów. Dajcie mi znać, czy mieliście taką pastę. To jest jakaś pasta na przebarwienia, usuwa do 100% przebarwień. 22-karatowe złoto, wybiela zęby do 5 odcieni, także taki właśnie zakupiłam, także będę testować. 12,99 ta pasta, tam ogólnie z tej firmy jest dużo różnych rodzajów, tutaj mam 75 ml tej pasty, także będę testować. Powiem Wam, że muszę właśnie się umówić, nie miałam czasu w ogóle i zapominałam też, może bardziej nie to, że tylko wina braku czasu, zapominałam o tym, żeby po prostu sobie, wiecie co, bo raz w roku na FZ Wam przysługuje zrobienie zębów, to odkamienianie, i muszę właśnie się gdzieś umówić i sobie to właśnie zrobić, bo zawsze robiłam, a w tym roku chyba, nie wiem, czy w zeszłym byłam, nie pamiętam, ale przydałoby się, żeby właśnie w tym roku. A na razie tak spojrzałam na tą pastę, mówię, dobra, wezmę, zobaczę, przetestuję, co to jest ciekawego. I kochani, byłam ostatnio również w Action, kręciłam dla Was filmik, serdecznie właśnie zapraszam na moje inne filmy, zapraszam do subskrypcji kanału, do udostępnień, będzie mi bardzo miło, powiększajmy nasze wspaniałe grono. No i piszcie oczywiście komentarze, jak nie macie czasu, to chociaż serduszko zostawcie, będzie mi naprawdę bardzo miło. No i kochani, w Action mówiłam Wam na filmiku, że chyba sobie zakupię. I zobaczcie, zakupiłam ten dyfuzor, odświeżacz powietrza właśnie z Action. One były w dwóch rozmiarach i ja zakupiłam w dwóch, przepraszam, kolorach. Taki ciemny jeszcze był brąz i ten właśnie jaśniejszy. I powiem Wam, że pytałam się Pani właśnie, mówię, jak to działa, nie? Przy kasie. Pani nie wiedziała. Mówię, dobra, wezmę do domu. Mówię, zobaczymy właśnie, o co tu chodzi z tym dyfuzorem. Zawsze mi się podobał ten dyfuzor, zawsze chciałam mieć, ale no wiecie, ogólnie są, w Pepco też oglądałam te dyfuzory, zawsze droższe. No i mówię, może zacznijmy od takiego małego, żeby sobie zobaczyć w ogóle, czy będę coś takiego chciała, czy będzie mi się to podobało, no i czy będę z tego korzystać, wiecie, w dłuższym tam perspektywie czasu. Jeżeli tak, no to wtedy ewentualnie może zainwestuję w jakiś tam większy, inny. Kupiłam na razie ten i powiem Wam, że tutaj w środku, jak odkręcicie sobie w domu, nie wiem, czy tutaj uda mi się, w środku macie taką, tutaj mam wodę,
miseczkę. Bardzo ładnie pachnie, bo nalałam tutaj kilka kropel. Jest woda, 330 ml Wam się tu mieści. Możecie nalać sobie olejku ulubionego. Ja nalałam lawendę, bo bardzo lubię. I w środku tutaj będziecie mieli kabel, słuchajcie, USB, bo to jest na USB. I tutaj jeszcze rozkręcamy z tej strony. Czekajcie, ja Wam to może pokażę. Postawię sobie na chwilę tu, może się nie wyleje. Tutaj wyciągacie, to sobie tak przekręcacie do siebie i wypada Wam taki patyczek. Ten patyczek, ogólnie jeszcze dwa macie w zestawie, właśnie w tej miseczce. I jego się tam jakiś czas wymienia, na przykład koło miesiąca, czy tam ewentualnie jak on się zrobi sztywny, tego sobie właśnie wymieniacie. Także przepięknie pachnie lawendą. No i co? Zakręcamy, kochani. I nic więcej nie robimy, tylko włączamy sobie kabelkiem, tak wygląda. Jedyny minus, już mogę Wam powiedzieć, to to, że ten kabelek jest dość krótki, więc jeżeli chcecie, to jest takie dość małe urządzenie, na przykład bym chciała tutaj na stole u siebie, to już mi nie starczy kabel do kontaktu, więc tutaj myślę, że widzicie, stoi taki przedłużacz i po prostu tutaj ostatnio sobie go postawiłam, żeby tak koło mnie właśnie nawilżało to powietrze i powiem Wam, że fajnie, bo tutaj leci takie z góry powietrze chłodne, więc bardzo fajnie. I tutaj z tyłu sobie jest otwór na ten kabelek, no i musicie mieć, wiadomo, jeszcze swoją tą drugą część, żeby włączyć do prądu, więc włączacie sobie. I jeszcze zaletą tego jest, co mi się osobiście bardzo podoba, to jest to, że on zmienia kolory i świeci właśnie na różne kolory. Aromatyzuje nam pomieszczenie, nawilża i dodatkowo jeszcze mamy taką koloroterapię, bo tutaj bardzo fajne kolorki się zmieniają. Jak nie zapomnę, to Wam taką przebitkę zrobię, tylko musi być już troszeczkę ciemniej, żeby było właśnie widać te zmieniające się kolorki. Także takie ostatnie zakupy. Piszcie mi, czy też żeście się skusili na to małe, niepozorne urządzonko. Myślę, że fajne, tak przed snem sobie troszkę nawilżyć pomieszczenie, zaromatyzować i jeszcze fajna rzecz, że właśnie możemy różne olejki, czyli na przykład ja tam miałam z firmy Apar dwa olejki, dostałam, tam chyba jest bez. Także sobie, jak mi się znudzi, czy tam skończy, to sobie właśnie zobaczę ten bez. I jeszcze mam o zapachu perfum damskich J'adore, czyli też może być bardzo ładny zapach, bardzo ładnie może pachnieć w pomieszczeniu. I kochani, jeszcze chciałam Wam powiedzieć coś, jedną rzecz, że pomyślałam sobie, że to by była fajna rzecz do przyczepy kempingowej właśnie na stoliczek, zamiast na przykład świeczek, odpalać świeczki, to też sobie, wiecie, ten zapach tak rozprzestrzenić po przyczepie dzięki właśnie temu dyfuzorowi. I tylko jedynie co, muszę sobie, wiecie co, kupić powerbanka, żeby po prostu, wiecie, sobie to włożyć, żeby stało po prostu na stoliczku, no bo tak mówię, minusem tego akurat urządzenia jest kabel. Nie miałam innych, jeżeli miałyście inne dyfuzory lub macie, to piszcie mi, czy ten kabel właśnie jest taki dość krótki w tych Waszych urządzeniach, czy jest ciutek dłuższy. No ile on może mieć? 50 cm ten mój ma. No to niby nie jest taki krótki, ale jednak no w zależności od tego, jakie mamy tam odległości, tak, od danego, bo mógłby stać na przykład na parapeciku tutaj i wtedy już ok, tak? Także w zależności od tego, gdzie go chcemy umieścić i co nam tam pasuje. Dobra, postawię sobie go może tutaj, żeby mi się ta woda nie wylała, bo jest prawie pełna. Kochani, jeszcze byłam w Pepco, chciałam zrobić dla Was mierzenie. Powiem Wam, że siatka leży około 2 tygodni, bo nie miałam ani czasu, ani siły, żeby zrobić Wam ten haul. Dzisiaj po prostu nie wiem, jak to się stało, że w końcu może pomału też te siły odzyskuję, chociaż właśnie jestem też przeziębiona, więc tutaj mam też zawalone gardło, dopiero tak troszkę lepiej z tym gardłem. Nie biorę żadnych tabletek, cały czas się leczę witaminą D i C, tylko uważam, że niepotrzebne mi są na razie żadne tabletki. Może dzisiaj jeszcze wezmę większą dawkę tej witaminy C, ponieważ właśnie wiecie, że mam żołądek, mnie boli, nie mogę żadnych tabletek przyjmować, więc nie wiem, czy tak można, ale ja sobie z tej witaminy C, z tej kapsułki wysypuję po prostu proszek i
I sobie do wody tam, wiecie, rozmieszam z wodą właśnie ten proszek bez tej osłonki takiej, nie? No i jakoś tak widzę, mój żołądek toleruje, więc zobaczymy, już mi się też witamina C kończy, więc będę musiała dokupić. No i będąc w Pepku, kochani, chciałam Wam pokazać właśnie to, co zakupiłam do przymierzenia. Tutaj mamy taki sweterek, ponieważ jesień się już zbliża, zobaczcie. Stwierdziłam, że przymierzymy. Teraz go tak wyciągnęłam, to mi się wydaje, że on będzie chyba za mały na mnie. Wziąłam L-kę, no, ale, dlatego, bo jest L-ka, tylko największa, może być za mały. 35 zł, taki brązowy. On tutaj jest gładziutki, zapinany na guziczki. Tak jest ten sweterek, on w dotyku ma tą właśnie naklejkę, że jest jak kaszmir. Powiem Wam, że ja już nawet zapomniałam, co ja tutaj mam w tej siatce. Wzięłam do przymierzenia po prostu to, co mi się najbardziej podobało ostatnio w Pepco. I tutaj mamy tak, tą koszulkę. Ja mam bardzo podobną koszulkę z Zary. Powiem Wam, że bardzo jest, jak idzie ktoś w tej koszulce, to muszę tak się chwilę zastanowić, czy to jest ta z Zary właśnie, czy to jest ta z Pepco. I widziałam kilka osób na mieście właśnie w tych koszulkach. Bardzo ładnie wygląda. Fajna ta koszulka. Ja tutaj mam też L-kę. Kosztowała 17 zł, a tutaj rozmiary są od S do 3XL na te koszulki. Także będziemy sobie wszystko później mierzyć. Nie wiem, czy dzisiaj mi się to uda. Może się uda. Słuchajcie, jeszcze tak. Ponieważ podobały mi się, jak chodziłam na nagrania, te spodnie, ale nie wiem, co na to moja figura i tak dalej, czy się zmieszczę, wzięłam takie te spodnie na gumce z kieszeniami. One mają tutaj takie fajne podwinięte nogawki. One są na zamek i guzik. No i gumka jeszcze dodatkowo, wiecie, w pasie. Kolor jest bardzo ładny, 50 zł kosztowały i największy rozmiar 44 i to jest ten największy rozmiar 44. Także będziemy mierzyć, bardzo jestem ciekawa, czy w ogóle się, wiecie, zmieszczę i jak to będzie wyglądało na sylwetce. Co ja tu jeszcze wzięłam? Aha, wzięłam z ciekawości ten sweterek czarny. Teraz dużo jest modnych, znaczy dużo jest tych sweterów właśnie z kołnierzykami, bo one są, zrobiły się modne. To jest taki sweterek ażurkowy z dekoltem. I tutaj mamy z materiału z recyklingu. Rozmiary były deski do 2XL, ja tutaj wzięłam L-kę. Cena 40 zł. Tak się prezentuje, taki dość duży wygląda. Zobaczymy, czy się też zmieścimy w ten sweterek. Zmierzymy. I tutaj mam jeszcze kurtkę, kochani. A jeszcze coś tam jest, słuchajcie. Wzięłam tą kurtkę. Nie wiem, jak z rozmiarami, bo wiecie, strzelałam, nie mierzyłam. Kurtka jest w cenie 100 zł, 46 największy rozmiar, a tu u mnie jest 44. Zobaczcie, to jest ta kurtka z tym misiem przepięknym. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy będzie dobre. Tutaj mamy ten troczek w pasie. Będziemy to mierzyć. W środku jest przemiła. No, świetna jest. Dobra, zobaczymy. Ogólnie taka trochę ciężkawa. Zobaczymy, czy będzie mi się podobało, czy też nie. I chyba coś jeszcze jednego mamy. To nie, coś tu wpadło. A, wiem co. Nie, wszystko. Słuchajcie, tą spódnicę jeszcze wzięłam, bo nam się bardzo podobała. Wzięłam tak z ciekawości, mówię, przymierzę. Wydaje mi się, że długość nie będzie dla mnie odpowiednia, ale zmierzymy, zobaczymy, może się mylę. Tutaj mamy te kieszonki. Ona jest taka sportóweczka, z tyłu ma rozcięcie. Z przodu chyba już nie. Z tyłu tylko, tak. I tutaj troczek na gumie, także taka wygodna. Kolor też ładny, 40 zł, były od Eski do 2XL. U mnie rozmiar to XL. Dobra, także będziemy to mierzyć. To już wszystko. A nie, kupiłam jeszcze jedną rzecz. Kochani, bluzę. Bluzę z kardiobany, bluza czarna. Bluza ma kaptur. Matroczki. Przepiękne logowanie na dole. Widać bluzy. No i tutaj taka prosta i ogólnie ona jest fajnie, bo jest cała rozpinana. Ma kieszonki i
Co jeszcze ciekawego? Jest dłuższa. I takiej bluzy właśnie potrzebowałam, żeby była taka, wiecie, do narzucenia, bo mam bardzo dużo bluz pod szyjkę, z kapturem, wszystko mam wciągane, a chciałam, miałam kiedyś taką jedną z Diversa, mam do tej pory szarą, rozpinaną, ale powiem Wam, że trochę się zrobiła przyciasna i stwierdziłam, że sobie wezmę taką. Bardzo fajna, dłuższa, w ogóle jest taka milutka, bo ja już w niej chodziłam, muszę się Wam przyznać. Już byliśmy na weekendzie, więc sobie ją wzięłam ze sobą i jest naprawdę fajna, założyłam sobie wieczorem. Kapitalna, tutaj ma, wiecie, ten meszek w środku, milutki, jest mega. Cena 70 zł, bo w metki oderwałam, tutaj właśnie jest ta meteczka, kardiobany, króliczek, od Eski do 2XL były, ale one dość duże, te bluzy mi się wydawały, ja sobie wzięłam L-kę, bo chyba XL-kę mierzyłam, ale coś mi się tak na sklepie, wiecie, na szybko zarzuciłam, XL-ka mi się wydawała za duża, więc wzięłam sobie tą mniejszą. Dobra, kochani, także ta bluza na pewno ze mną zostaje, to już wiecie, to już się przyznaję bez bicia, jest po prostu przegenialna, a teraz już jak nagrywam film, to już są, to już nowe rzeczy z kardiobany właśnie napłynęły. Też są bardzo fajne bluzeczki z takim wycięciem zielone, czarne. Dzisiaj widziałam spodnie zielone też, kardiobany, także naprawdę fajne rzeczy i plecaczki, i torby. Super, naprawdę mega rzeczy. Dobra, kochani, to chyba tyle odnośnie pokazania, odnośnie pierwszej części filmiku, czyli holu zakupowego. A teraz zapraszam Was na drugą część filmiku, w którym okaże się, czy coś zostawię z tych rzeczy dalszych zakupów z Pepco, czy coś mi tam przypadnie do gustu, czy też po prostu nic nie będzie się nadawało i wszystko będzie do oddania. Także zapraszam Was serdecznie już teraz na część drugą. Zostańcie ze mną. Dobra, kochani, jeszcze Wam pokażę teczkę Faction. Kupiłam. Fajne mają teczki. Tutaj, wiecie, koszulki są w środku i możecie sobie, wiecie, wkładać. Całkiem fajne, już drugą mam właśnie, bo innemu mężowi, jedną mężowi kupowałam jakieś tam papiery, a drugą, druga nam była teraz potrzebna też na papiery jakieś bardzo fajne. Słuchajcie, nie wiem jak tam kąt, chyba będzie ok. Przymierzymy, wiecie co, od razu tą, no tą, nie, bluzę. Co prawda mam sukienkę, więc tak nie bardzo do tego, do tych ciuchów tutaj, a sweterek możemy zobaczyć, ale sweterek obawiam się, że będzie coś za mały, coś sobie wymyśliłam, chyba źle z tą L-ką, bo tak na niego patrzę, to małaby, a zobaczcie, L-ka z kardiobany jak wygląda. No wiem, że tak może nie do tej sukienki, ale bluza jak bluza, nie? Co tutaj, żadnej filozofii nie ma, także zobaczcie sobie jak wygląda. Naprawdę jest fajna, zobaczcie jaka długa, za pupę, także wiecie, nic mam tam po plecach, nie będzie wiało, jak sobie gdzieś pójdziecie, czy siedzicie, patrzcie jak fajnie wygląda rozpięta, no i można oczywiście, wiadomo, sobie zapiąć, jest tak miła w dotyku, jest po prostu boska, powiem Wam, i kupiłam, wiecie co, po raz kolejny z tej firmy kardiobany, dlatego że tu jakiś czarny śmietek w środku, zobaczcie, z kapturem, że wiecie dlaczego? Dlatego, że mi się bardzo dobrze sprawdzały dresy, które miałam od nich te na samym początku, pierwsze w ogóle, które weszły do Pepco. Też z takiego czarnego właśnie ze złotym połączeniem, wiecie, że to jest moje ulubione połączenie, kto mnie dłużej ogląda, to wie, że uwielbiam czarne połączenie ze złotym. Dobra, kochani, to może jeszcze przymierzymy od razu ten sweterek. Zobaczmy. Kolor ma bardzo ładny, nawet właśnie tej sukienki by był fajny, ale coś tak czuję, wiecie co, że się w niego nie zmieszczę. No i miałam rację. Miałam rację. O, koniec. Nie da się. Dobra, Elka, niestety nie. No, także tak musicie sobie wyobrazić, jak on wygląda w ramionach. Tu wiecie, no... Słuchajcie, wepchnąć się wepchnę, no ale no wiadomo, że to jest za mało, nie? O, tu macie wyobrażenie, jaka długość jest. No i tutaj te guziczki, powiem Wam, że te sukienki nawet fajnie wyglądają, ale niestety już nie ma co nawet
Jest to za małe i za ciasne. Większych nie zrobili, no więc niestety pierwsza rzecz, która idzie do zwrotu, to właśnie ten sweter. I od razu powiem Wam, już bez cięć, bez przymierzania, bez strat czasu i tak dalej, przymierzę Wam tą kurtkę. Powiem Wam, że mierzymy razem na żywo, bo ja jeszcze tych rzeczy nie przymierzyłam, oprócz właśnie bluzy. Także zaraz zobaczymy. Sama jestem ciekawa. Powiem Wam, kurtka za 100. Jak ona ma tutaj to? O, do końca ma to białe, ale fajne. Chciałam ten 44. O kurczę. No, poszalałam z rozmiarem, ale wiadomo, kurtka na przykład, jeżeli chodzi o sweter, no to też musi być trochę obszerniejsza, tak? Bo chcę włożyć sweter, no ale to chyba trochę za dużo. Poszalałam. Też 44, no to takie 42, bo nawet widzicie, rękawy są za długie. Ja sobie też zobaczę później, jak to wygląda na kamerze, czy na przykład bym sobie jeszcze może poszukała mniejszej, jeżeli będzie mi się podobało, czy nie, bo ta na pewno jest za duża. Fajnie, że ma zamek, bo powiem Wam, że kiedyś mierzyłam jakąś rzecz, która była właśnie bez zamka, ale powiem Wam, że bardzo pofalowany jest ten zamek. Nie wiem, czy on, czy to widać. Bardzo spofalowany, czyli może do końca nie być to jakaś super jakość. I tutaj co? I mamy tutaj guziczki. Dajcie znać właśnie, jak Wam się podoba w tej kurtce. Zapniemy. I tak ogólnie, jak założyłam, to się dobrze czuję. Tutaj mamy jeszcze kieszonki. O, fajnie. Super. I zobaczmy jeszcze tutaj, jak będzie troszkę wyglądało, jak zrobimy sobie talię. No i co Wy na to? Co Wy na to nawet do sukienki? Patrzcie. Ta się prezentuje. I załóżmy jeszcze kapturek. Kaptur, o, taki dość. Kaptur nie ma ściągania, więc nie, jak zawieje, to jesteśmy bez kaptura. Tak tylko wiecie sobie zarzucić. Ogólnie powiem Wam, że jest fajne. Jak sobie tak przymierzam, to mi się podoba. Zobaczę na kamerze, czy mnie bardzo jakoś tam pogrubia, czy nie. No, ale myślę, że jakbym zmierzyła takie 42, dla, wiecie, dla po prostu informacji, no to trochę za długie mam rękawki. Ale tak to się czuje fajnie, dobrze. Nie wiem, czy bardzo pogrubia mnie ona, czy nie. Dajcie znać, piszcie. Ja mówię, też sobie zobaczę, obejrzę i zaraz właśnie przerwiemy, bo pójdę się zobaczyć jeszcze w lusterku, jak już zmierzyłam. No i co, i muszę założyć tamte już ciuszki. Dlatego, że do tej spódnicy, no, do tej sukienki nic mi nie pasuje, żeby przymierzyć, więc muszę się przebierać się w tamte ciuszki, żeby było szybciej i już do Was przychodzę za chwilę. Mam kolejne rzeczy na sobie, czyli tą bluzeczkę w panterkę. Bluzeczka chyba trochę za mała, przesadziłam chyba to z tą L-ką, bo to chyba L-kę. Natomiast spodnie są dobre. Powiem Wam, i mniejsze niestety by nie dały rady, dlatego że tutaj w ogóle spodnie według mnie się źle układają. Tutaj mam za dużo materiału, widzicie? To powoduje, że tutaj się nieładnie układa. Druga rzecz, tutaj już no źle są po prostu chyba uszyte te kieszenie. Jeszcze tutaj białym materiałem wystaje to, nieładnie to wygląda. Ogólnie spodnie mogły być całkiem fajne. No ale niestety, kolejny raz spodnie spodko dla mnie nie. Tak się prezentują z tyłu. O. Także tak, jeżeli chodzi o koszulkę, bo ja Wam tutaj włożyłam, no to jest troszkę za małe, ale ogólnie koszulka jak koszulka mogłaby być. Dla mnie troszeczkę tutaj za obcisła na ten moment, także
ewentualnie większy rozmiar, muszę sobie zmierzyć. Chciałabym, żeby ona była jednak taka luźna. Ta z Dary, powiem Wam, jest fajna, bo ona ma taki krój luźny, prosty, a tutaj jest tak, już wiecie, wszystko no bardzo uwydatnione. Także no to na pewno jest za małe i spodnie dla mnie niestety no niekoniecznie się to układa i niekoniecznie wygląda ładnie na sylwetce. Została nam spódnica i sweterek, więc mierzymy dalej. I kochani, przyszedł czas na spódnicę. Spódnica niestety jest za mała. Długość jest taka, myślę, otworzyłam drzwi do łazienki, słuchajcie, żeby nie prześwietlało. Coś takiego, fajna, wygodna, bo jest z tyłu, wiecie, ten rozpiódek, ale niestety jest za mała. Za mała jest tutaj na mnie biodra, co widać, bo widzicie, po kieszeniach, tutaj bardzo obcisła, to już Wam nie będę wywalać tego, o, widzicie, nie, to jest tutaj za ciasne, nie wiem co to za rozmiar, czy jest większy, ale ta co nawet by była fajna, bo była taka luźniutka, nie, to całkiem fajna, bo taki materiał lepiej się na przykład czuje w niej niż w tych spodniach, więc trzeba by jeszcze może zobaczyć, dajcie znać, czy kupowałyście tą spódniczkę, jak Wam się sprawdza. Mi się właśnie bardzo spodobała na wieszaku. I teraz mam na sobie sweterek ostatnią rzecz i powiem Wam, że nawet zrobił na mnie dobre wrażenie, o dziwo. Jedynie tutaj mógłby mieć troszeczkę chyba mniej. Wtedy by to może lepiej wyglądało. No wiadomo, zmierzę Wam do tej spódnicy, już nie ściągałam, która jest za ciasna, bardzo mi opina brzuch. Ale tak, to sweterek, powiem Wam, że całkiem fajny. Nie wiem, jak tu w kamerze wygląda. W lusterku całkiem fajnie. Dajcie znać właśnie, jak Wam się podoba. Tylko, że jest krótki. Także jakbyście chciały właśnie getry czy coś, to nie założycie, nie? Najlepiej właśnie, jakby coś było fajne, dołożyć sobie z wysokim stanem, właśnie jeansy z wysokim stanem. I wtedy fajnie to wyglądało, czy spódniczka jakaś jeansowa. No, piszcie kochani, dajcie znać. My siadamy i robimy podsumowanie. I kochani, łyk herbaty. Bo się trochę zgrzałam. Chciałam Wam jeszcze, kochani, powiedzieć o... włosy mam, wyrwałam sobie. O jednej rzeczy. Firma Parsonwear, od której mam zegarek, przysłała kolejny zegarek z prośbą właśnie o przetestowanie, pokazanie Wam. Także kochani, ja go mam na rynku, testuję go chyba drugi czy trzeci dzień i powiem Wam, że bardzo fajny jest, bardzo dobrze mi się sprawdza. Ja miałam ten, jak kojarzycie, ten poprzedni. W tej chwili jest rozładowany, bo w nim nie chodziłam. Dla porównania, tarcza tutaj mamy zdecydowanie, widzicie, większą, okrągły, ale wiecie co, tu jest wprowadzona nowa funkcja Bluetooth, że możecie odbierać, słuchajcie, połączenia przez zegarek i rozmawiać przez zegarek. Także powiem Wam, jak jechałam samochodem i wiecie, bo to w fazie testowań było, nie? Także nie, jakoś specjalnie się nie przygotowywałam do tego, po prostu odpakowałam opakowanie. Sprawdziłam sobie, czy jest naładowany, tam było chyba 90 parę procent, więc naładowany. Wzięłam tylko instrukcję do ręki, tam jest taka aplikacja Fit Omo, więc zainstalowałam aplikację, dlatego że bez tego chyba nie uruchomicie zegarka, bo jak włączacie, to macie taki kod kreskowy, ten QR trzeba go zeskanować, no to może nie jest kreskowy, tak, kod QR, o. Trzeba go zeskanować właśnie dzięki tej aplikacji, więc zainstalowałam aplikację. No i co? I zaczęłam po prostu sobie testować. Dla mnie zegarek jest mega, jeszcze lepszy od tego, nie wiem jak z tym, który był przeznaczony na rozdanie, Asia wygrała. Asiu, jak oglądasz, to daj znać właśnie, jak Ci się sprawdza ten zegarek z firmy Parsonwear. I tak, powiem Wam, że ten poprzedni był ok, ale nie miał tej funkcji. Tutaj już jest funkcja unowocześniona i właśnie jechałam samochodem, słuchajcie, i wyświetla mi się tam, ktoś dzwoni. Mówię, kurde, nie? Czerwone normalnie i zielone tak na telefonie. Mówię, dobra, zieloną słuchawkę. Ku mojemu zdziwieniu normalnie, słuchajcie, mogłam, wiecie, bez szukania telefonu w torebce
wiecie, od naciskania coś tam, wiecie, jak bałcie, nie? Nie powinno się w ogóle, to jest po pierwsze, używać, no ale coś tam, wiecie, dzwoni, coś tam się jedzie, no to człowiek ciekawy od razu, co tam kto dzwoni, no bo może po drodze coś tam się jeszcze da załatwić, więc tu, no mega mi się to spodobała ta funkcja i naprawdę świetnie odebrałam sobie i rozmawiałam przez ten, przez, normalnie tutaj, wiecie, tak gadałam do zegarka, nie? Może nawet nie trzeba tak, wiecie, bardzo blisko, wystarczy może tutaj i normalnie słychać. Później jeszcze pojechałam, słuchajcie, na zakupy i też mi dzwonili na tych zakupach, wiecie, tu siatka, tu portfel, tu torebka, coś tam. Jeszcze obawa, wiecie, ja to zawsze mam z przodu listonoszkę, żeby nas nikt nie okradł. I powiem wam, że no mega. I ja tam robię zakupy, cyk, dzwoni ktoś. Zielona słuchawka, gadamy, nie muszę nic szukać w torebce, wiecie, tu zakupy, ręce, wszystko pozajmowane elegancko. Także powiem wam, ta funkcja mega mi się spodobała i to jest pierwszy w ogóle zegarek, który mam z taką funkcją i to jest po prostu mega. Także nie oddam, bo naprawdę rewelka, ale kochani, firma jak zwykle stanęła na wysokości zadania, macie bardzo duży rabat od firmy. Ja wam oczywiście podam hasło w opisie filmu, także będziecie sobie i odnośnik do zegarka. Tam jeszcze jest drugi w kolorze czarnym, jak ktoś na przykład nie chce, bo powiem wam, że ja dużo noszę czarnych ubrań i na przykład troszeczkę mi zmienia kolor, nie? Ten paseczek. Ja tam pisałam do firmy, bo właśnie z tym miałam coś takiego, że troszkę mi się właśnie brudził on i firma, a teraz mi się widzę fajnie to powycierało, nie mam brudnego. Żeby na przykład wziąć sobie trochę płynu do mycia naczyń i jakąś tam, wiecie, ściereczkę i przeczyń. No i przetarłam fajnie, a później to, wiecie, samo zeszło, nie? Od tych po prostu czarnych ubrań się trochę brudzi. Także pasek fajny. Tutaj była jeszcze ta metalowa sprzączka w tym, a tutaj widzę, że jest taka też plastikowa. Także tak on wygląda na ręce, bardzo mi się podoba. Oczywiście tak, tarcze macie do wyboru, też w aplikacji są różne tarcze do wyboru, standardowo kroki, tutaj mierzymy tętno, ja wam jeszcze może przybliżę później, chyba że będziecie chcieli coś tam, wiecie, więcej wiedzieć, godzinę, ile śpimy jest, jeszcze jest, słuchajcie, prognoza pogody, muzykę możemy sobie włączyć, no i dużo, dużo innych funkcji, a mówię, najlepszą funkcją dla mnie jest właśnie ta możliwość rozmawiania przez Bluetooth, także kochani, jak będziecie mieli ochotę, i latarka jest, i minutnik, i stoper, i jest nawet zrelaksuj się funkcja, że wczoraj sobie włączyłam, można sobie, wiecie, oddechy poćwiczyć, głęboki wdech, głęboki wydech, nie? I ćwiczycie sobie, ileś tam ustawicie, ile chcecie z zegarkiem. Jest funkcja znać telefon. Co prawda nie mam tutaj funkcji powiadomień, nie widzę, nie wiem, czy tego nie ma. Muszę właśnie dopytać firmy. Na pewno jest, że mogę zadzwonić również z zegarka, bo nie miałam tutaj w ogóle kontaktów żadnych, ale jak ktoś do mnie dzwonił, to te kontakty już, wiecie, miałam zapisanych dzwoniących, więc automatycznie naciskałam i testowałam i fajnie dzwoni, możecie sobie gadać przez zegarek, także bajerka dla mnie. I muzyka, kamera, tutaj jakieś tam ustawienia, wiadomo, pogoda, budzik, sen, rejestr aktywności fizycznej, trening, puls, co tu jest, tlen we krwi jeszcze, aktywność, zapisy połączeń, kontakty. Także to, co standardowo praktycznie w każdym zegarku, ale naprawdę ten jest fajny, testuję go sobie, jestem mega, mega zadowolona. Już was, kochani, nie zanudzam. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, to piszcie. Ja jestem właśnie ciekawa, jak z tymi wiadomościami, bo wiadomości nie mam. Jest tylko właśnie, chyba nie będzie tych wiadomości, nie wiem. Muszę jeszcze tutaj potestować trochę. Jakbym, wiecie, coś tam się dowiedziała nowego, to też wam oczywiście jeszcze powiem. I no i co? I tyle chyba. Zostawię wam wszystkie informacje, wszystkie linki w opisie pod filmem. I jak będziecie coś chcieli wiedzieć, to ja wam wszystko opowiem. Także kochani, tyle, nie zanudzam, bo nie wszystkich interesuje ten temat. Wiadomo. Każdy ma może jakiś tam swój ulubiony zegar i tak dalej. No ja na razie z tego jestem bardzo zadowolona, tylko że takie bezpieczeństwo dla mnie też jest, bo w aucie po prostu niektórzy mają w aucie Bluetooth.
Ja nie mam, no i powiem Wam, że był kłopot zawsze, nie? Także teraz mówię bajka, takie bezpieczeństwo, bo wiecie, jadę tylko po prostu cyk, naciskam i jadę dalej i rozmawiam, wiecie, tak przez Bluetooth, nie? Także no dla mnie po prostu wow, a tak się w ogóle zdziwiłam, że tak można, bo nigdy nie miałam takiego zegarka. Może Wy już mieliście jakieś doświadczenia z takim właśnie zegarkiem, który, piszcie właśnie, jestem ciekawa, czy któryś właśnie zegarek ma taką funkcję, czy Wy właśnie taki posiadacie, albo wiecie, że taki, który z zegarków ma taką właśnie funkcję. Dobra, już nie zanudzam, robimy szybciutko podsumowanie, jeżeli chodzi o Pepko. I tak, spódnica, kochani, jest za mała. Nie wiem czemu, aha, XL-kę, musiałabym mieć XXL-kę, ale powiem Wam, nie wiem. Nie wiem, czy to jest do końca, bo tak materiał jest trochę cienkawy, także tak na jesień to może już tak trochę, nie, bardziej ona by była na lato. Nie wiem, musiałabym się tutaj, musiałabym po prostu zmierzyć, czy w obwodzie tamta by była lepsza, bo tutaj ewidentnie no ta po prostu tutaj w brzuchu w obwodzie za ciasna, więc ta na pewno idzie do zwrotu, bo rozmiar nie pasuje. Spodnie Wam mówiłam, że mi się nie podoba, jak one wyglądają. Na mnie jakby były tak, wiecie, źle uszyte, za dużo tego materiału z przodu, te kieszenie też, wiecie, tak odstają. Także, a to jest już największy rozmiar, więc nawet nie ma co. Mniejszy to już absolutnie, więc to zwrot. To w ogóle nie wiem czemu wzięłam, chyba nie było, wiecie co, na sklepie i wydawało mi się, że będzie ok ta L-ka, że tutaj się, wiecie, wmieszcza, tu jednak nawet do 3XL było, także można by sobie jeszcze było się pokusić o większy rozmiar i przymierzenie, ale ta niestety jest za mała, ta jest za ciasna, także oddaję. Jeżeli chodzi o ten sweterek ażurkowy, no to powiem Wam, że rozmiarowo jest ok. Nawet są jeszcze większe rozmiary XL, XL, ale mi się wydaje, że to już nie ten, ta L-ka, że to już by było za duże. Ta L-ka wydaje mi się, że jest dobra, także tutaj bym się musiała zastanowić, czy na tym sweterkiem ewentualnie, no i bluzę, kochani, ja ten, ja nie mam dołu, nie założyłam sobie. Sweterek, no to też do L-ki, więc widzieliście automatycznie, już jest do zwrotu, ponieważ jest za mały. Ta bluza, no to już metki oderwane, jest przeboska, wiecie, ja bardziej takie sportowe rzeczy lubię, bo bardziej takie sportowe rzeczy po prostu wykorzystuję na co dzień, bo ja dużo jeżdżę autem, więc bardziej takie, wiecie, wygodne, sportowe. Także bluza ok. I mamy jeszcze kurtkę i to chyba wszystko. Zastanowię się nad kurtką. Na pewno zobaczę, jak właśnie wyglądam na filmie, czy bardzo mnie pogrubia. W tym lusterku patrzyłam, to trochę tak pogrubia mnie, ale no może się mylę, trzeba, wiecie, pokazać też rodzinie, Wy mi też oczywiście napiszecie, bo Wy mi zawsze dobrze doradzacie, także jeszcze zmierzę, ale na pewno jeżeli bym ją miała zostawić, bo jest fajna, to wzięłabym rozmiar jeszcze mniejszy do zmierzenia. Także kochani, tyle. Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. Bardzo Wam serdecznie dziękuję za oglądanie, za każde serduszko, łapkę do góry. Fajnie, że jesteście, że oglądacie. Także kończymy dzisiaj, bo i tak chyba wyjdzie tasiemiec. Pozdrawiam Was wszystkich bardzo, bardzo cieplutko i do zobaczenia do kolejnego filmiku. Cześć! Kochani, tutaj Wam jeszcze pokażę tak z bliska. Zobaczcie, mam taką tarczę. No i tutaj mam, wiadomo, godzinę, pogoda, znaczy tam temperaturę. Jest też data. W tą stronę, widzicie, jest takie menu, wybierz kontakt. Właśnie tutaj zapisy połączeń, tu sobie wchodzimy, możemy dzwonić, aktywność, puls, zasłaniam Wam palcem, tlen we krwi, ciśnienie, trening, rejestr aktywności fizycznej, sen, pogoda, budzik, stoper, minutnik jeszcze jest, tak, budzik, minutnik, stoper, latarka, zrelaksuj się i znajdź telefon. Powiadomienia, muzyka, kamera, ustawienia, także naprawdę dużo funkcji. Tutaj mamy właśnie kroki, kaloria, tutaj mamy jakieś mierzenie tętna, tutaj spanie, tutaj prognoza pogody nawet na kolejne 3 dni i w dzień i w nocy, no muzyczka i chyba to wszystko, także powiem Wam, że bardzo mi się podoba, mam nadzieję, że będzie mi dobrze służył. Ogólnie, kochani, zegarek Wam przychodzi w takim opakowaniu podłużnym.
Tutaj mamy ładowarkę, czyli wiadomo, trzeba mieć tą część drugą do ładowania. Tutaj wiadomo, puste pudełeczko, tutaj wiecie, zafoliowane i instrukcja. Z tego co widzę, nie znalazłam po polsku, ale wiecie, wszystko jest na tyle intuicyjne, że dacie sobie radę.